To co, teraz będziemy o kobietach rozmawiać, dobra? No, uważaj. Bo mówi pani, że wtedy kobiety były bardziej szanowane. Na czym to polegało? Na tym, że miały na przykład zarobki, to miał jednakowo jak mężczyźni. Nie tak, że teraz jak kobieta, to mniej dostaje jak mężczyzna. No ale kobiety musiały wykonywać te same prace, co mężczyźni. To no, nie było sprawiedliwe. Dla mnie było wszystko jednakowo. I to mi się podobało. A pamięta pani, jak zaczęto obchodzić święto 8 marca? Jak to wtedy wyglądało? O właśnie, to święto to było tak. Każda dziewczyna dostała premię. Robili na zakładzie takie akademie w ogóle i nagrody i takie w ogóle jeszcze upominki kupowali, to tamto w ogóle. To było właśnie fajne święto. Co na przykład kupowali? No tak, tak jak raz my dostały pościel taką w kratę ładnie. Do dzisiaj nie mam. I kwiatek obowiązkowo. Przed każdą dziewczyną stał. Od kogo ten kwiatek? Od kierownictwa. Od kolegów też? Proszę? Od kolegów też? Od pracy? Kolegów to mało, od kierownictwa. To miłe to święto no, 8 marca było, no, tak? Tak. Dla pani tak. Sprawiało przyjemność. I wszystkie, nie było żadnych różnicy, czy dobre pracowały, czy złe, wszystkie dostawały premię. Zawsze. Porówno. Porówno, zawsze. Potem już mężowie też zaczęli obchodzić 8 marca. Nie pamiętam, żeby to było. Nie dostała pani nigdy kwiatka od męża? Nie. Niemożliwe. On nie miał tego, to... W ogóle, zwyczaju. No tak. A dzisiaj jak pani świętuje 8 marca? Nijak. A jak by pani chciała spędzić taki wymarzony dzień 8 marca? Tak jak były przed tym. To znaczy? Dostać kwiatka od kierownika? No. No bo to jest przecież święto kobiet, to jest międzynarodowe, tak? No. To powinni to. A teraz nic nie pamiętają o tych kobietach, nic. Pamiętam z dzieciństwa, tato zawsze zabierał ze sobą aparat. Wszystkie rodzinne uroczystości, wszystkie wydarzenia były fotografowane przez niego. Podobało mi się to, co robił. Chciałam pójść w jego ślady i stało się tak, że na urodziny 12 dostałam pierwszy plastikowy aparat fotograficzny. Raz rzeczywiście udało mi się koleżankę zaprosić na spacer nad Wisłę. Zrobiłam jej kilka portretów i... Jej się podobały, w związku z tym pomyślałam, że to już jest chyba coś. Zaczęłam dużo jeździć po świecie i takim odruchem stało się to, że muszę ze sobą zabrać aparat fotograficzny. Mam przed sobą kilka zdjęć z podróży. Te dzieci na początku przestraszyły się aparatu, nie wiedziały, o co chodzi, dlaczego ja tak do nich podchodzę z tym aparatem, ale po 15 minutach wytworzyła się znakomita atmosfera do fotografowania. Dzieci wiedziały, że należy się uśmiechać, robiły przedziwne, śmieszne miny. Również w Portugalii w czasie tego wyjazdu spotkała mnie bardzo ciekawa historia. Pojechaliśmy nad jezioro, dzikie jezioro w lesie. Zauważyłam, że 5 metrów od brzegu jest panna młoda w białej sukni. Tak już do pasa była wtedy. Jak się okazało, w tym regionie Portugalii jest taka tradycja, że w dniu ślubu, po uroczystości zaślubin, panna młoda wchodzi do jeziora. Nie bardzo wiem dlaczego, ale jest to piękna tradycja i na pewno bardzo zjawiskowa. Kilka lat temu zdecydowałam, że najwyższy czas podzielić się z kimś uwagami o fotografii, pokazać moje zdjęcia nie tylko znajomym, ale fachowcom. Zupełnie przypadkowo w gazecie znalazłam ogłoszenie o krakowskim klubie fotograficznym, który działa w Nowochockim Centrum Kultury.
Przyszłam na pierwsze spotkanie, trochę taka speszona, zawstydzona, sami panowie. Zaczęłam regularnie przychodzić do klubu i tak już zostało, jest to już nawyk. Ja bez klubu teraz nie bardzo potrafię funkcjonować i staram się cały czas szukać własnego stylu w fotografiach.